Jak pewnie wiesz, jeżeli mam prostą w układzie współrzędnych, to współrzędne punktów na tej prostej spełniają pewne równanie, no właśnie równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równe ax plus b. No i tak jest dla wszystkich prostych z wyjątkiem prostych pionowych. Jeżeli sobie popatrzymy na taką prostą pionową, na przykład x równe 0, no to jej równanie jest właśnie x równe 0. Y nie występuje w tym równaniu, y jest dowolne. No prosta x równe 0 to jest właśnie oś o y, no i ona nie ma równania w postaci kierunkowej. Czyli wszystkie proste z wyjątkiem prostych pionowych mają równanie w postaci kierunkowej. To a to jest współczynnik kierunkowy. Zwany również nachyleniem. No a b, co to jest b? Popatrzmy, jeżeli x położymy 0, to y jest równe b, to znaczy, że x równe 0 to jest punkt na osi o y, no i to b to jest miejsce przecięcia osi o y i tej prostej, czyli b to jest miejsce w sensie, dokładnie rzecz biorąc, współrzędna y punktu przecięcia naszej prostej z osią o y, czyli miejsce przecięcia prostej z osią o y. Dobrze, no i teraz naszym mamy tutaj kilka prostych i spróbujmy teraz napisać właśnie ich równania w postaci kierunkowej. No i teraz sobie jeszcze trzeba uświadomić, czym jest ten współczynnik kierunkowy. Otóż współczynnik kierunkowy to jest tak, jeżeli wezmę dwa punkty na prostej, tak jak powiedzmy x, one mają współrzędne x1, y1 oraz x2, y2, to są dwa punkty na mojej prostej, to ten współczynnik kierunkowy to jest iloraz delta y przez delta x, czyli zmiana y, czyli y2 minus y1, różnica współrzędnych y przez różnicę współrzędnych x dla dowolnych dwóch punktów należących do tej prostej. Wobec tego, jak mam teraz taką prostą narysowaną, no to muszę znaleźć dwa punkty na tej prostej i to mi pozwoli obliczyć współczynnik kierunkowy. No więc popatrzmy może tutaj, które dwa punkty w miarę wyraźnie widać. Na przykład wydaje się, że ta prosta przechodzi przez ten punkt, czyli to jest punkt o współrzędnych minus 1, 2. I drugi punkt wyraźny to chyba będzie ten punkt. On ma współrzędną 2 i 0. Wobec tego dla prostej a ten współczynnik kierunkowy jest taki, dobrze, napiszmy jeszcze, prawda? To jest delta x, a to jest delta y, tak? Czyli delta y to jest 0 minus 2 podzielone przez 2 minus minus 1, to jest minus 2 trzecie. Czyli a jest minus 2 trzecie. No, żeby znaleźć b, no to musiałbym tutaj popatrzeć. No, nie jestem do końca pewien, bo to nie przecina, prawda, w żadnej kratce. Wobec tego b trzeba obliczyć, mając te dwa punkty. Albo też popatrzmy teraz, ponieważ ta prosta przechodzi przez punkt minus 1 i 2 i znam już współczynnik kierunkowy, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli się posunę w prawo o 1, czyli dojdę do punktu od punktu minus 1 do punktu 0, to delta x jest 1, a delta y no będzie właśnie tym współczynnikiem kierunkowym, czyli spadnę o 2 trzecie, prawda? Czyli to jest 2 trzecie, czyli ten punkt tutaj ma współrzędną y, prawda? Ten punkt ma współrzędną y 2 minus 2 trzecie, czyli 4 trzecie. Wobec tego b jest równe 4 trzecie, I równanie prostej A jest y równe minus 2 trzecie x plus 4 trzecie. Dobrze, przejdźmy teraz do prostej B. Znowuż musimy wybrać dwa punkty. Wydaje się, że ten punkt tu jest jakiś taki wyraźny punkt. No i ten punkt wydaje się wyraźny, prawda? Czyli ten punkt to ma współrzędną 0,1
a ten punkt ma współrzędną 1 i 1, 2, 3, 4. 0, 1 to znaczy, że B mamy bezpośrednio dane, czyli prosta B. No B jest równe 1 od razu, odczytujemy sobie tutaj. No i współczynnik kierunkowy A, czyli tak, delta Y, czyli 4 minus 1 przez 1 minus 0, czyli 3. Wobec tego prosta B jest dana równaniem Y równe 3X plus 1. Dobrze, no i mamy jeszcze prostą C. Tu jest jakiś wyraźny punkt, czyli to jest 1, 2, 3, 4. 4, 0. No i tu chyba jest też dosyć wyraźnie, czyli to jest punkt 0, minus 2. A więc podobnie jak poprzednio, B mamy od razu, to jest minus 2. No i A liczymy przez, z tego stosunku, tak, delta x to jest od 0 do 4, czyli to jest 4, a y wtedy wzrosło o 2, czyli napiszmy, to jest 0 minus minus 2. Wobec tego to jest 2 czwarte, czyli 1 druga. Wobec tego równanie prostej C jest y równe 1 druga x minus 2. Dobrze, a teraz jeszcze mamy tutaj zadanie odwrotne. Mamy równania prostej w postaci kierunkowej, no i chcemy narysować te proste. Tak, narysować te proste. Zacznijmy od tej prostej zielonej, y równe 2x plus 5, czyli no, jeszcze ustalmy może jednostki, tu jest, niech będzie 2, tu jest x, y i tu jest 2. Czyli prosta zielona jest y równe 2x plus 5, czyli tak, jak x równe 0 to jest 5, tak, 1, 2, 3, 4, 5, mamy jeden punkt. No i współczynnik kierunkowy jest 2, to znaczy jak wzrośnie mi x o 1, to y wzrośnie o 2. Prawda? Tutaj współczynnik kierunkowy, czyli x o 1, y o 2, czyli tu mam punkt. X o 1, to y o min w lewo, to y spadnie o 1, czyli tu mam punkt. 1, 1 w lewo, 2 w dół, prawda? 1 w prawo, 2 w górę. Czyli to jest, no i teraz muszę połączyć te punkty. To jest ta prosta dana tym równaniem y równe 2x plus 5. Dobrze, teraz prosta niebieska. No już przecięcie osi o y jest w punkcie 7, czyli 7, 2, 4, 6, 7. I współczynnik kierunkowy jest minus 2 dziesiąte, tak? Czyli tutaj a jest minus 2 dziesiąte. Wobec tego, jak x mi wzrośnie o 5 na przykład, to y mi spadnie o 1, tak? Czyli mam ten punkt, teraz x o 5, 1, 2, 3, 4, 5, y o 1 w dół. Z kolei jak x mi w lewo się przesunę z x o 5, to y wzrośnie mi o 1. 1, 2, 3, 4, 5 i 1, tak? Czyli mam te trzy punkty i teraz spróbuję je połączyć taką prostą, powiedzmy, że to jest jakoś tak by było. Tak? No i kolejna prosta, y równe minus x, czyli punkt przecięcia z osią o y to jest 0, czyli ona przechodzi przez punkt 0, 0. No i współczynnik kierunkowy jest minus 1, to znaczy tyle jak x w prawo się posuwam, to tyle samo opadam i jak x w lewo, to tyle samo się wznoszę. Czyli tak, tu, 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 tu i tu. Dobrze, i teraz łączę te punkty i to jest jakoś taka prosta.
To jest ta prosta. No i może jeszcze jeden przykład, taki, który tu jest. Y równe 4. Prawda? Czyli tak, znowuż nie ma tutaj x-a, no ale y równe 4 to jest to samo, co y równe 0 razy x plus 4. Zatem miejsce przecięcia z osią y jest 4, czyli to jest ten punkt. No i teraz współczynnik kierunkowy jest 0, to znaczy, że to jest prosta poziome, prawda? Nie, zmiana x-a nie powoduje mi zmiany y, czyli to jest prosta poziome.